Siemano, z tej strony Kosiorski, to jest The Seven Deadly Sins Grand Cross oraz mamy nową celebrację z okazji 100 dni w tej grze. Mamy do dyspozycji dwa nowe samony oraz kilka nowości ulepszenia gry. I pokrótce o nich powiem, więc mamy na początku samony, które też zrobię, ale nie tak dużo, nie będę jakoś hardkorowo w nie samonował. Tak, pierwszy z nich to jest nowa Merlin, która nigdzie za bardzo nie będzie używana. Jej zdolność taka unikalna, dobra jest taka, że może zmniejszać rank wszystkim przeciwnikom, więc to jest użyteczne dosyć, ale raczej nigdzie jej nie użyjemy, chyba że będzie jakiś specjalny event, jak na przykład był King, Final Boss King, to tam może by można było ją użyć, ale i tak mi się wydaje, że raczej niekoniecznie. Tu jest o tyle fajnie, że mamy step up banner, więc mamy co kilka stepów coś innego i za zdobycie 10 punktów, tych Royal punktów, czyli zrobienie jednego multisamona, dostajemy, jak to się nazywa, od razu Elizabeth. I ten samon tutaj, jakby zdobywamy jeden dziennie, taki ticket za zalogowanie się, czyli to jest jak najlepszy moment, żeby się chociażby tylko zalogować do gry, zdobyć za login bonus ten ticket i zrobić sobie aż 11 samonów. Także mega sprawa, bo dostajemy praktycznie dwie Elizabeth za free i niebieską Merlin na koniec. I cóż, i zaczynamy, tak? Bo tu jest bodajże tylko samon za te tikety, nie ma tu szansy na używanie gemów. Więc fio. Także dostajemy łącznie chyba tam będzie 110 postaci. To jest mega dużo za darmo po prostu, za to, że się zalogujemy, więc samym tym ta celebracja jest fajna. Może dużo więcej rzeczy innych tu nie ma, ale samo wylosowanie postaci w takiej ilościach jest super opcją. Mamy dobry mieczyk. Napis jakiś tam złoty niby. Dobra, tu raczej nie będzie nic ciekawego. Ale zaraz będzie jeszcze kolejny baner, który tak jak, będzie ciekawszą opcją. Dobra, kilka złotych, to też jest spoko, bo aż 5 złotych coinów, które też w tym momencie są mega użyteczne, bo mamy fajną postać do kupienia, zaraz wam o tym też powiem. Zaraz wam o tym pokażę, bo jakby samo samonowanie w tym tygodniu może nie jest takie wow, ale inne dodatki są warte, żeby grać. Czyli to był pierwszy samon, a i kolejny teraz jest za możemy użyć gemów. Nie używajcie gemów, jakby tak jak mówiłem, dostajemy codziennie jeden ten ticket. Jeżeli wam zabraknie na przykład jednego tam samona, nie zalogujecie się czy coś i będziecie chcieli, to możecie dorobić ten samon, ale się wydaje, że to jest zła opcja. I dostajemy Elizabeth, która jest fajna. Generalnie jest dobra na szarego demona i tego purpurowego, czy jak on tam jest. No i później raczej będzie, jak dodadzą ten kolejny poziom na tych bossach. No i fajna, na final bossie Kingu też była użyteczna, a na co dzień raczej nie bardzo. Dobra, czyli tu mamy pierwszy samon zrobiony. Tutaj mamy tak, też step up banner, pierwszy step 30 daje nam 10 punktów, tu już troszeczkę te nagrody są później, więc trzeba więcej wydać kamieni. Generalnie jeżeli zrobimy wszystkie 10 kroków, dostajemy zieloną Valenti, która głównie jest na PvP, jest to w sumie jedna z najlepszych postaci na PvP w konkretnych teamach, bo ona jakby odejmuje przeciwnikom pierce rate w zależności od tego, ile ma resistów. A często się zdarza tak, że na przykład mamy, który teraz jest w grze, niebieski demon Meliodas, który właśnie ma dużo pierce rate'u i przez to wygrywa. Znaczy bardzo dużo umie bić, a ona jakby usuwa ten jego damage, powiedzmy, przez to. My zrobimy sobie pierwszy jeden multisamon oraz drugi, ponieważ jest tutaj jeden kamień. No i to po prostu 31 kamieni za to, że zrobimy dwa multi. Wydaje się spoko sprawą, nic więcej nie robię. Chociaż wiem, że ta postać jest w niektórych teamach jedna z najlepszych, ale jeżeli trafimy team, gdzie na przykład przeciwny team nie bazuje na pierce rate'cie, to ona dużo nie zrobi, więc niby fajna, ale niekoniecznie mi na niej zależy. Ciekawa animacja.
Także no, zdania są podzielone. Jakby dużo osób mówi, że to jest mega ważna postać i fajnie by było zrobić wszystkie te step-upy, żeby ją zdobyć, ale ja bym wolał zaczekać, tym bardziej, że po niej prawdopodobnie będzie też niebieska, jak ona się nazywała. Taka postać, która jest jakby jej konkurencją, bo ta, co teraz jest, jest jakby kontrą na tą bazową. Kurde, bo ta jedna zwiększa pierce rate całej drużynie, a ta odejmuje jej. One są takimi kontrami na siebie. Nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale zobaczymy, co dostaniemy z SSE. Jest tu też w tych normalnych, poza tą polecaną, o Galant. No, Galant mi za bardzo nie jest potrzebny. Ale zawsze to jakaś kopia dodatkowa, którą będziemy mogli zużyć na inne postacie. Teraz robimy kolejnego multi za jeden kamyczek. Skipniemy, żeby też nie robić mega przedłużanego filmiku. A jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Tu dostaliśmy, no, nic ciekawego, ale zawsze to kilka coinów więcej. A więc tak, mamy sumony, więc mamy troszeczkę coinów i mamy je na co wydawać. Ponieważ Coin Shop wchodzimy i w tym tygodniu mamy tak do dyspozycji czerwonego Goatera za 5 tych SSR postaci kopii i na pewno jak macie jakieś kopie, na pewno próbujcie go zdobyć, bo to jest najlepsza postać w grze, jeżeli go nie macie i tak go prędzej czy później kupicie, najlepiej jak najwcześniej. Normalnie on kosztuje tutaj 7, a teraz jest za 5, czyli no to jest dobra przecena. I warto go kupić, żeby, no, jakby wszędzie go będziecie używać. To jest najważniejsza postać. Najważniejsza postać. Za złoto mamy też do dyspozycji zieloną Jericho, która jest też mega dobra, chociażby na Guild Bossa. Nie znam szczegółów, ale Guild Boss ma się kiedyś zmienić i już może ona nie będzie tak użyteczna, więc nie wiem, ale do tego czasu jakby każdy ją składał na jak najwyższy Ultimate Attack. Kupował ją tutaj za przecenę, ja bym i tak ją kupił i tak właśnie polecam ją kupić, jeżeli macie za dużo tych złotych, ponieważ no nawet jeżeli jej nie użyjecie, to i tak możecie ją jakby zamienić na jakąś inną z tych tutaj ikonek, na platynową, tą platynowego coina, więc to i tak jest warte. Za silvery nie kupujemy, bo tutaj tylko kupujemy raczej sami na potrony, nie ma co szaleć. Na razie tego trzymamy. Możemy również przejść, co tu jeszcze ciekawego było. Ze summonów zrobili, że możemy sobie automatycznie niszczyć przedmioty, jak sobie zaznaczymy. To to będzie dobre, jak będzie ten podwyższona szansa u Diany na te na upgrade'y, znaczy na niszczenie, to wtedy będzie dobre. I co tu jeszcze możemy... A, już wchodzimy. Cały czas jest dostępny ten ze skrzynkami z wychodzeniem event, więc jak najbardziej tego możemy, to możemy z tego korzystać. No to jest jakby dostajemy 15 dziennie aż tych tiketów, jeżeli no zagramy coś, na przykład bossa, boss rush. Więc to też jest tam jakiś mini event. Tu chyba naprawdę nie ma znaczenia, co kiedy klikniecie. To jest niby takie losowe, ale... Cóż, jest jak jest. Jest zawsze to dodatkowa nagroda. I co jeszcze warto pamiętać? Dodali nam też nowe daily questy. Ja już go zrobiłem. Gdzie on był? A, tutaj. Także ulepszone dzienne questy to też jest fajna sprawa. On jest chyba raz na dwa dni. Tak troszeczkę inaczej. A, dostaliśmy też tikety. Zobaczcie, skip tikety mamy. Jeszcze ich nie korzystałem, ale będę z nich korzystał. Jak będzie, będę miał mniej czasu, zobaczcie, możemy sobie wejść w bossa i jakby to używa nam i staminę i ten ticket bodajże, ale nie musimy całego walczyć, tylko wystarczy kliknąć auto clear, zobaczcie, jednego tam i od razu użyje nam 10 staminy, jeden ticket i mamy zrobiony. Także to też jest fajna sprawa. I głównie to tyle. Na ten moment to tyle, myślę, że to jest najważniejsze. A, tutaj ten evencik jak najbardziej sobie zróbcie cały, bo zobaczcie, ile jest tych pendantów. Super sprawa. Mamy również do dyspozycji chyba tyle z takich głównych rzeczy. Czyli jak najbardziej się bierzcie chociażby do zalogowania do tej gry, żeby móc sobie wylosować postać.
To jest najważniejsze na ten moment. I no, jak jeszcze coś znajdziecie, to na pewno napiszcie komentarz, to innym się przyda. A, jeszcze mega sprawa. Dzisiaj, od razu dzisiaj, Gołter ma urodziny, więc jak idziecie do niego, klikniecie, żeby z nim porozmawiać, dajecie mu gift i dostajecie 5000 takich punkcików, które potem można zamienić na diamencik, więc to też jest fajna sprawa. Więc to tyle w tym filmiku. Dziękuję za obejrzenie i życzę miłego dnia. Cześć!